Dobra, to lecimy z trzecią częścią filmu na temat kamerki Manty 336, MM336. To nie jest wersja 336 Pro, bo chyba jest jeszcze Pro. I mam nadzieję, że pomoże to niektórym z Was podjąć decyzję, czy kupować taką kamerkę, czy lepiej dołożyć pieniążki i kupić coś lepszego. I zadajmy sobie teraz w tej trzeciej części filmiku pytanie, właśnie, czy warto taką kamerkę Manty MM336 kupić? Odpowiem Wam szczerze od serca, nowej bym nie kupił, bo pewnie kosztuje troszkę pieniążków. Nie wiem, jakie są ceny teraz tej kamerki na Allegro, czy tam gdzieś w jakimś innym sklepie internetowym. Natomiast ja bym jej nie kupił. Porównując ją, mogę ją porównać do SJK ma 4000 i powiem Wam, że SJK 4000 jest naprawdę lepszą kamerą niż ta Manta, z tego względu, że po pierwsze mamy dostęp do plików firmware'ów, że możemy sobie aktualizować bez problemu tego SJK ma. Natomiast jeżeli chodzi o Mantę, tragedia, naprawdę tragedia. Do tej pory nie znalazłem ani jednego pliku do tej kamery, żeby wgrać jakiś firmware nowszy, o ile istnieje w ogóle. Nawet na stronie Manty jest straszna lipa, bo sama Manta nawet nie chce nic powiedzieć na ten temat. Także tutaj, jeżeli chodzi o firmware do SJK-ma, jest bezproblemowy dostęp. Można się bawić w wgrywanie. Lepsza jest matryca, jeżeli chodzi o całą tą tutaj soczewkę. Tutaj jest matryca gorsza. Po prostu mówię to z doświadczenia, jakie zauważyłem, kręcąc i podłączając te kamery do laptopa w trybie webcamu. Tutaj Manta wypada słabiutko. Zresztą będzie też część o tej Mancie, jak ją podłączam do OBS-a przez złącze właśnie tutaj USB, bo ona może działać w trybie jako kamerki bądź pamięci masowej. Dzisiaj pokażę Wam jeszcze taką fajną opcję, jak się włącza tutaj w ogóle w tej kamerce Wi-Fi, bo też może to być dla niektórych problem. Ja na przykład na samym początku nie wiedziałem, jak to się włącza Wi-Fi, więc włączamy zasilanie. Kamera nam się włączy. I teraz, żeby włączyć tryb Wi-Fi, trzymamy dłużej klawisz OK. Patrzcie, co się będzie działo. Waiting for Wi-Fi connection. I powiem Wam, no dlaczego nie warto kupować tej kamerki, bo strasznie dużo problemów jest z tą kamerą. Teraz, żeby się połączyć tutaj z Wi-Fi na telefonie, ja zainstalowałem sobie aplikację GoCam Pro, czy jakoś tak. No w każdym razie coś w tym stylu, że niby można się połączyć tutaj Wi-Fi. Co się dzieje? Łączyłem się, oczywiście znajduje mi w telefonie połączenie Wi-Fi z tej kamerki pod nazwą Action Cam. Łączę się z Wi-Fi, wszystko jest ok, fajnie. Połączenie Wi-Fi jest połączone, natomiast piszę tam w ustawieniach Wi-Fi, że brak dostępu do sieci. I aplikacja w ogóle nic nie wyświetla, żadnego obrazu. Jeszcze mógłbym spróbować pobawić się z połączeniem na laptopie, tylko musiałbym znać po pierwsze jakiś adres IP tej kamerki. Oczywiście jest to do zrobienia, bo można się połączyć z laptopem, wejść w właściwości, jest tam IP. Powiem Wam nawet więcej, próbowałem, ale niestety nie mogę się na razie połączyć, także tu już są duże problemy z samym połączeniem Wi-Fi, zresztą na forum Manty też jest dużo tam tematów na temat połączenia i też piszą, że są jakieś problemy, także słabo to wygląda. Teraz, żeby włączyć to połączenie, to dłużej też wciśniemy i powraca do trybu normalnego. Żeby wejść w ustawienia, przyciskamy przycisk dół. Mamy ustawienia i ten filmik będzie właśnie o tym. Bateria już mi się w telefonie kończy, także zaraz przejdziemy do głównej części, o którą mi się rozchodziło, żeby to nagrać. Włączymy tą kamerkę z HDMI graberem przez złącze tutaj
Mikro HDMI. I przejrzymy sobie wszystkie te opcje, jak wyglądają. Także zapraszam, ja się przełączę na HDMI Grabera i lecimy z tematem. Bo tym miało być, ale troszeczkę wstępu było takim, żeby wyjaśnić Wam parę tutaj problemów, kwestii, czy warto, czy nie warto. No, jak ktoś będzie miał okazję za 20 zł kupić, no to powiem, że no opłaca się, tak, że można sobie coś się tym jakoś tam pobawić. Okej, okay. Tutaj manta. Widzicie, że jest rozłączone, bo wcześniej się troszeczkę bawiłem, teraz ją podłączam i zobaczycie obraz. Teraz z kamerki. To jest przez HDMI Grabera, jakość 1080p. Syf mam na biurku totalny. Taka jest jakość 1080p. Widać, że jest obiektyw szerokokątny, tylko nie wiem, tu jest prawdopodobnie 120 stopni, bo raczej 170 to chyba nie. W tej wersji nie było. No i widać, że HDMI Grabber działa, kamerka działa, także bawimy się opcjami, jakie ma opcje ta kamerka. Mam nadzieję, że to się przyda komuś, jak będzie tam chciał więcej informacji o tej kamerce. Także pierwszą mamy dwie zakładki, tryb kamery i koło zębate. Najpierw sobie umówimy opcję z kamerką. Także lecimy. Rozmiar filmu. Klikamy OK, żeby wejść do tego trybu. Mamy trzy tryby: 1080p 30 fpsów, 720p 30 fpsów, 720p 60 fpsów. Tutaj by się przydał tryb 1080p 60 fpsów. Niestety nie mamy dostępu do jakiegokolwiek firmware'u, żeby to coś tam mogło zmienić. Bądź czy w ogóle fizycznie ta matryca potrafi 60 fpsów w 1080p. Jeżeli by potrafiła w 1080p 60 fpsów, no to już by była ciekawa podstawa do modyfikacji w połączeniu z obiektywem do mikroskopu. To już by mogło być wtedy fajnie, nie powiem, że nie. Sam się zastanawiam, czy by ją nie tak nie przerobić, zobaczyć jak ona działa z mikroskopem, ale już nie chcę mi się niszczyć tego wszystkiego. Video quality mamy trzy opcje: super fine, fine i normal. Nic więcej. Seamless. Nie wiem co to jest, szczerze powiedziawszy. 1 minuta, 3 minuty, 5 minut i wyłączenie. White balance. Mamy auto, daylight, cloudy, tungsten, fluorha. I Houston. Zawsze są nowe Houston, jak wejdę. Aha, że na białym ustawiam. I wtedy klikam OK, żeby to ustawić. Ja to cofnę. Gdzie jest mode cofnij? W ogóle mamy ciekawą sytuację. Mamy przycisk OK, set, czyli żeby ustawić. Mode, cofnij, ale klikam tak o, teraz OK. Nie OK, no to wtedy set. Klikam przycisk poweru. Nie cofa. Klikam przycisk po prawej stronie do góry. Nic się nie dzieje, w dół, nic. No to co, tylko zostaje OK. O, bateria słabiutka. Musimy się streszczać. Dobra, przechodzimy. To tak wygląda ustawienie white balance. Wykrywanie ruchu. On, off. Zaznaczanie daty. I mamy takie opcje tylko. Off, EMD, EMD, czas. Także teraz, żeby przejść do koła zębatego, muszę wejść znowu na samą górę i klikam przycisk OK. I teraz mamy tak, dźwięki. Sygnał włączony, włączony, głośność 3, voice rec on. Żeby wyjść z tego. Aha, to klikam OK. Oszczędzanie energii 3 minuty,
W ogóle jaki to jest motyw? Jak ustawię teraz na 3 minuty, klikam OK, powinno wybrać mi 3 minuty. I patrzcie, co się stanie. 1 minuta. Tak jest zbudowany ten firmware. Żeby wybrać 3 minuty, muszę. A nie, dobrze. A nie, tu. Widzicie, mi się w ogóle porąbało. To jest tak opisane jakoś do dupy. 3 minuty, 5 minut. 1 minuta, 3 minuty. Off, 1 minuta. 1 minuta, 3 minuty. No dobra, teraz 3 minuty klikam. Te 5 minut. Mam 3 minuty. Okej, dobra. Tak to wygląda. Data i czas. Możemy sobie ustawić. Cofnij. No teraz klikam tym zasilaniem. Czy mam dłużej przytrzymać? Wyłączyła się kamerka. Super. Jeszcze raz ją włączę. Widzicie, tak jest tutaj ten film zrobiony tragicznie, że to jest masakra. Bateria już na wyczerpaniu. Postaram się to wam szybko pokazać, te menu, żeby mi nie padło. Języki sobie zobaczymy teraz, jakie są obsługiwane. Polski, Lithuanian, angielski, francuski, Netherlands, Espanol, Deutsch, Cestina i Polski. Takie są języki. Light frequency 50-60 Hz. Mamy 50. System. Faktory reset jest. System info. N 0 2015 07 23. Taki jest plik od firmware'u. Dobra, żeby teraz z tego wyjść. To ok, klikam o. Dobra. Jeszcze raz sobie wejdziemy w ten system. Card info. Mam włożoną kartę 1 giga. Ok. I co my tam jeszcze mieliśmy ciekawego? Format. Tak. Karta sformatowana. Także tak wygląda. Wyglądają opcje tej kamerki. Bardzo ubogie, nie ma tu nic ciekawego. Dlatego mówię, lepiej kupić jakiegoś SJK ma zajebistego. Chociaż powiem wam, że. No właśnie, jeszcze coś bym chciał zobaczyć. 3 razy OK. Zasilania kliknę. Raz, dwa, trzy. Aha, i przyłączamy się z zasilaniem w tych trybach. Event. Pierwszy tryb mamy kręcenia filmów. Klikam, tryb aparatu, teraz OK naciskam, zmieniam sobie, tak? Nie, czy to, chwila, źle, jeszcze raz wyjdę, ktoś tu się zmieniało, aha, teraz cykam zdjęcia OK, czyli teraz nacisnę power, też nie, chwila, trzeba do tego dojść, jestem w trybie zdjęć, teraz żeby zmienić na, kliknę teraz przycisk do góry, po prawej stronie ten co mam. Aha, tym się zmienia. 10 mega, 8 mega, 6 mega, 5 mega, 3 mega, 2 mega. Już się zmienia rozdzielczość na taką do bani i VGA. VGA to już jest w ogóle. 12 mega. Niby 12 mega milionów pikseli, to? Ale wątpię w to. I teraz mi w ogóle zmieniło totalnie obraz w HDMI graberze. Nawet się nie zmieniło na dobrą jakość. Musiałbym go zresetować. Deaktywuj. Aktywuj. Chyba. No tak wyglądają opcje tej kamerki. Bardzo słabo. SJK miał o wiele lepsze opcje. I nawet miał tam chyba lapsa. I co było fajne w SJK, ja miałem tą starszą wersję tej 4000 wersji. A są te wersje 4000 bez Wi-Fi, które mają poprawiony właśnie firmware, nowszy, lepszy wyświetlacz LCD. I tam już jest naprawdę ten SJK, myślę, taką podstawową, fajną kamerką, żeby zacząć się bawić nagrywanie takimi kamerkami. Także widzicie, jak to wygląda na HDMI graberze, ten obraz.
Teraz mi w ogóle teraz skaszaniło. Dobra, się przełączę na inny tryb wideo 1080p. Zobaczcie teraz, co się stanie, jak się przełączę na 720p 60 fipsów. 60 fipsów. Okej. Potrzęsę trochę obrazem. Teraz musiałbym się jeszcze przełączyć na 720 format wideo jakikolwiek i U2 damy. I damy najwyżej 60 klatek w OBS-ie. No i to jest obraz, jaki widzicie. I teraz jest w ogóle ta white balance skopany, bo jest custom. Także zmienimy sobie na auto. I chyba jest trochę lepiej, już nie ma takiego czerwonego obrazu. No tak to wygląda. 7, patrzcie, 720p 60 fipsów, jakość jest słaba. Najlepsza jakość będzie oczywiście 1080p 30 fipsów. O, już mi zmieniło white balance. I tak by wyglądała jako kamerka do internetu po podłączeniu do OBS-a przez HDMI grabbera. Zobaczycie w następnej części. A właściwie mógłbym to połączyć w jeden filmik i może bym teraz ją podłączył do pod USB-ka. Tak, zrobimy tak. Ja zrobię pauzę na chwilkę. Ja sobie przygotuję tylko kabel USB i zobaczycie, jak ona będzie w trybie działała kamery internetowej. Patrzcie, porównujcie sobie obraz. Teraz jest po HDMI graberze 1080. Ale jest jeszcze akceptowalne. Ok, robię pauzę. Przełączamy się na kamerę internetową. Ja się jeszcze tylko tutaj przełączę na widok z telefonu. Teraz pokażę Wam, jak wygląda widok jako webcam. Okej, lecimy dalej. Dobra. Dobra, lecimy dalej. I teraz takie coś. Kabel podłączony do laptopa. Podłączam pod USB kabelek i zobaczycie, jak włączyć tryb kamerki internetowej. No co, ona się nie chce na tym kablu włączyć? Aha, trzeba ją włączyć może. Dobra, trzeba ją włączyć. Widzicie? O, teraz tryb pamięci masowa jest. I teraz, żeby ją przełączyć w tryb. PiciCam. Musimy tutaj klikać tym OK-em. Jest w trybie PiciCam. Ja się teraz przełączę na OBS-ie na desktop, czyli będę wszystko, co jest w OBS-ie nagrywał. I zobaczycie, jak ją wykrywa w OBS-ie. Dobra, jestem w OBS-ie. Teraz patrzcie. Przechwytywanie ekranu. Nie, tego Wam chyba nie pokażę, chyba żebym musiał tutaj. Aha, dobra, tutaj dodaj urządzenie wideo. Tutaj pokażę Wam na tym przykładzie. I on wykrywa jako iCatchTech SPCA 6330. Taka informacja ode mnie. Ok, dam anuluj, żeby na razie tego nie wyświetlać. Ja się przełączę teraz tutaj na
PS4, czy na mikroskop, nie na mikroskop, na mikroskop, pod którymś z tych będę ustawiał widok z tej kamerki tutaj. Także mikroskop, nie, to nie to, PS4. Dobra, tu mamy wcześniejszy obraz tego HDMI grabbera. Ja teraz przyłączę się na urządzenie tego i kaczek. Tak, dobrze to czytam i kaczek SPCA6330. Zmienię sobie rozdzielczość na 1200 na dopasuj do najwyższego jakikolwiek. Tryb tylko jest tutaj wykrywany MJPG. Chociaż tak, 1280 na 720, czyli 720 ustawię. Ile tu mamy? 30 najwyższy. A, czyli wykryło mi najwyższe 30 fipsów jest w 720. Tak pokazuje obraz internetowy z tej kamerki. Widzicie na tych liniach w OBS-ie, jak jest, jakie są ten? Chyba nawet lepiej było pod HDMI grabberem. Chociaż od biedy można taką kamerką coś tam nagrywać. Pomachaj, hello! Nie, naprawdę, matryca w tej mancie jest słabiutka. Także jakbym chciał nawet zrobić z tej kamerki połączenie z obiektywem do mikroskopu, to by była jakoś bardzo słaba. Zresztą sami widzicie, 100 razy lepszy obraz mam na modyfikacji tej kamerki Sony WX220. No taki teścik, nie? 720 30 fipsów to jest najlepsza jakość, jaką można uzyskać na tej kamerce Manty. A teraz wam coś jeszcze powiem. Ustawię rozdzielczość, bo tutaj jeszcze jest dostępna 1600 na 1200. Teraz patrzcie, co się stanie. Ustawiam niby wyższą. To jest 1600 na 1200. Porażka. Niby większa, a interpolacja taka, że głowa boli. Przełączam się na znowu na 1280 na 720 i obraz jest natywny. To jest obraz natywny z tej matrycy, która jest w tej kamerce. Co prawda szeroki kąt. Można by było nagrywać tą kamerką granie na gitarze nawet. No, mogłem coś tam ponagrywać. Bez problemu. Także taki mały teścik. Wszystko w jednym. 23 minuty nagrywania. I menu, i jako kamera PC do laptopa czy tam komputera. Powiem wam tak. Taką kamerkę chciałbym mieć. Z porządną matrycą, z porządnym procesorem. 4K. Jeszcze jakby można ją było podłączać też jako kamerkę web. Marzy mi się gdzieś upolowanie jakiejś tam tej kamerki Yi. Są też te 4K. To już są dobre kamery, bo one mają te procesory Umbrella czy jakoś tak, nie wiem. Także to już naprawdę i dobre mają matryce. Także te wszystkie inne manty to zjadają na śniadanie. SJK-my, te wyższe wersje też są ciekawą opcją. Ale niestety nie mam okazji kupić uszkodzonej takiej kamerki, żeby spróbować ją naprawić. Choć jest u tego klienta, co kupuje u niego teraz te rzeczy uszkodzone, GoPro Hero 4 za 80 zł. I się tak zastanawiam. No, łapie całą klawiaturę z bliskiej odległości, także ten obiektyw szerokokątny daje rady, ale widzicie, jak jest efekt beczki. No i co? To tyle. Na tym zakończę. Chyba już tą kamerkę opisałem Manty na tyle, że. Ale klawiaturę mam brudną. Będę musiał, kurde, posprzątać troszeczkę.
Jeszcze jak szybkość. Szybko reaguje nawet. W sumie mogłaby posłużyć za jakieś tam nagrywanie. Zobaczmy sobie z ciekawości, jak ona by wisiała na uchwycie. Załóżmy nad. Tak o, tutaj nad biurkiem. Ale to jest kiepska jakość. Zobaczcie. Szybko dosyć reaguje. W miarę. Ale jakość jest słaba. To jest natywna. A teraz ja się przełączę na telefon. Patrzcie, teraz jest obraz obok. Teraz jest z tego, z tej manty, a teraz będzie z telefonu P9 Lite. Różnica jest. I to jest po Wi-Fi. P9 Lite. Różnica jest kolosalna, nie? Widzicie? I patrzcie, jakbym chciał coś pokazać na przykład z bliska. A to będzie dobrym przykładem paragon, bo ma literki. Trzydzieści trzy, dziewięćdziesiąt dziewięć. Z takiej odległości już nie ostrzy, on już gdzieś tutaj dopiero z 20 cm mniej więcej zaczyna się ta ostrość taka dobra. Ta nie lipa, teraz patrzcie co się stanie jak przełączę się na telefon P9 Lite jako kamerka. I tu już mamy, to już o wiele jest lepsza jakość. Także telefon jako kamerka internetowa może służyć też bardzo fajnie. Ja na tym zakończę filmik pod tytułem Manta. Chyba, aha, jeszcze wrzucę tylko filmiki, jak nagrywa 720p 60 fipsów bezpośrednio na kartę i 1080p. Ale to już nagram gdzieś na dworze, tak żebyście widzieli ten obraz jak najlepiej, bo w domu to troszeczkę teraz jest lipa, jest już późno. Także nagram jutro gdzieś na dworze coś, może w parku, przejdę się do parku i wtedy zobaczycie z jaką jakością nagrywa ta kamerka Manty na kartę pamięci. Także to by było na tyle, pozdrawiam i mam nadzieję, że przekazuję Wam garść cennych informacji. Także trzymajcie się.